Moi drodzy, ruszam z takim nowym kontencikiem, podsumowanie tego, co dzieje się we Freak Fightach, ale moim bardzo subiektywnym spojrzeniem. I będę mówił tylko o sprawach, które konkretnie mnie interesują. Kącik też nie będzie jakoś szczególnie regularny. Jak będę miał coś do powiedzenia, to się do Was odezwę. Dzisiaj mam. Otóż został przedstawiony rywal Jakuba Rzeźniczaka w Cloud MMA. Mówiłem wam, że z nim nie zawalczy. Spekulowano, że to ja będę jego rywalem, być może dlatego, że ja dostałem propozycję walki z nim. Ale tak jak wam powiedziałem, tak zrobiłem, walczył z Peugeotem, nie będę i tyle. Jakoś nie wyobrażałem sobie tych konferencji, tej walki, no jakoś... Nie, sorry. Kolejna sprawa... No obejrzałem kawałek tego dzisiaj spotkania między Tomaszem Oświęcimskim a Adrianem Munikiem. Ciężko się to oglądało. No kurwa, przepraszam was, bo to ja stworzyłem tego Adriana Ciota i tak się ciężko na to patrzy. On jest tak spierdolony, że mi aż było wstyd, że ja to oglądam. I to chyba wszystko, co na ten temat chciałem powiedzieć. Kolejna rzecz to Daryl Lew, który zwariował. Zwariował, odkleił się i uważa, że chce walczyć ze mną, bo teraz wygra. No więc ja nie uważam, by cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. Daryl dostał bardzo przekonujący wpierdol w naszej potyczce w 2020 roku i myślę, że ten kolejny wpierdol nie jest mu zupełnie do niczego potrzebny. To taka jest na to moja optyka. I jeszcze co do walki dwóch na dwóch, czyli ja, Wielki Bu, kontra Majciarz i trener Majciarza. Oni tą propozycję tylko dlatego złożyli, że Wielki Bu ogłosił kontuzję. Jak się dowiedzieli, że Wielki Bu zawalczy z kontuzją, to się wycofali. No więc tak naprawdę nie ma co drążyć tego tematu. Koniec jaki jest, każdy widzi. Trzymajcie się.